Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawimy gamę opon Bridgestone'a. Jest to marka, którą entuzjaści wyścigów, czy to samochodowych, czy motocyklowych, mogą bardzo dobrze znać, ponieważ czy to w Formule 1, czy też w MotoGP, mieli oni swój udział, dawali swoje opony przez ponad 10 lat. Marka ta również bardzo mocno współpracuje z wieloma markami samochodów, dzięki temu, że bardzo mocno inwestuje w swoje technologie, ma bardzo bogate doświadczenia, jeżeli chodzi o produkcję opon, czy też zachowania samochodów, a więc jest to marka często wybierana na rynku i też ceniona, także materiał na pewno Wam się spodoba. Marka Bridgestone bardzo mocno skupia się na zachowaniu na mokrej nawierzchni. Jest to aspekt, na który zwraca szczególną uwagę aż 85% kierowców i dlatego zgodnie z tą filozofią w oponie Turanza 6 we wszystkich rozmiarach od 16 do 22 cali mamy tutaj na etykiecie klasę A, jeżeli chodzi o zachowanie na mokrej nawierzchni. Do tego opona, oczywiście jak tutaj już kiedyś wspomnieliśmy, korzysta z technologii Enlighten, czyli jest to technologia dedykowana również, jakby specjalnie stworzona pod samochody elektryczne, zgodnie z myślą zrównoważonego rozwoju. Mam tutaj też mieszankę Textech, czyli tą bardzo powolnie, dokładnie mieszaną, tak aby można było te wspaniałe osiągi zachować na jak najdłuższy czas. I jest to to samo połączenie jak w przypadku opony Firestone Road Coke 2, którą już przedstawialiśmy wcześniej w zestawieniu klasy średniej, a więc możemy więc tutaj zaobserwować, jak Bridgestone dzieli się technologiami premium w swoich innych pozostałych produktach. Coś, co wyróżnia oponę Bridgestone, czy też opony Bridgestone letnie, jest to technologia 3D, jeżeli chodzi o lamele, czyli te nacięcia. Technologia dotychczas była zarezerwowana, w cudzysłowie, dla opon zimowych, natomiast tutaj ma ona sprawiać, że opona będzie sztywniejsza, dzięki temu, że te lamele mają się zazębiać. Do tego ma ona niwelować takie jakby uślizgi boczne opony, tak? Dzięki temu, że tutaj, jak widzimy, te lamele są nacięte tak schodkowo, a więc te pionowe jakby kreski mają dawać nam większą powierzchnię tego blokowania, tak? Żeby opona po prostu nie uślizgiwała się na boki. Jak to lamele mają, jakby w swoim zwyczaju, mają też oczywiście odprowadzać wodę, więc zwiększa to mikrodrenaż tejże wody. A że te lamele są nacięte praktycznie do samej podstawy, nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy nie, później to pokażemy bliżej, będą one nam służyć przez całą żywotność tej opony, tak? Czyli do samego końca będziemy mogli się cieszyć tą bardzo dobrą szczepnością. No i tutaj coś, co jakby jest w większości opon i w tej również, jest to sekwencyjne szerokości bloku. Mamy tutaj, jak możemy zauważyć, wąski, 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 szeroki, szeroki i one tutaj jakby się tak zmieniają co kilka tych klocków, tak aby po prostu rozbijać pęd powietrza, sprawiając, że opona będzie po prostu cichsza. I takie samo zastosowanie było też w poprzednim modelu, czyli Turanzie T005. Możemy też zobaczyć, że jest tutaj bardzo podobny układ tych nacięć, tylko są po prostu one wykonane w innej technologii. To tyle, jeżeli chodzi o oponę Turanza 6. Teraz może przejdziemy do opony dla osób nieco bardziej czerpiących radość z prędkości, czyli dla takich opon dedykowana jest opona Potenza Sport. Jak tutaj widzimy, tu też mamy nacięcia 3D, czyli te same co w technologii, czym w oponie marki Bridgestone. Natomiast tutaj do tego dochodzi szersze żebro zewnętrzne oraz bark. Jak możemy tutaj porównać, nie wiem, czy będzie widać. Natomiast no, jest tutaj różnica. I to połączenie ma sprawiać, że opona Bridgestone Potenza Sport będzie oponą, która będzie się lepiej zachowywała na nawierzchni, na zakrętach. Tak? Coś, co zapomniałem powiedzieć, jeżeli chodzi o oponie Turanza. Tutaj oprócz tego, że zostały polepszone o 22% przebiegi względem poprzedniego modelu, o 4% ma mniejsze opór otoczenia. I to mniej więcej, między innymi, przepraszam, za sprawą tutaj rantu, który jest taki wygładzony. Możemy to zobaczyć, jaka jest tutaj różnica względem opony Potenzy. Ten rant jest tutaj taki bardziej ostry, że tak powiem. Więc w przypadku Turanzy 6 ma to sprawić, że te opory będą niższe, więc opona będzie mogła dalej pojechać. Skupiając się teraz już tylko na oponie Bridgestone Potenza Sport,
Jest to opona właśnie, która ma dawać nam radość z jazdy. Nie każdy wierzy w testy, co mogliśmy zaobserwować ostatnio w komentarzach, dlatego nie powiem, że ta opona w ostatnich testach zajęła najlepsze tutaj miejsca, jeżeli chodzi o hamowanie na mokrej nawierzchni, kiedy była czy to zużyta, czy też nowa. Oraz też miała jedne z lepszych czasów okrążeń, jeżeli nie najlepsze, więc na pewno jest to opona, która sprawdzi się też w mocniejszych samochodach. Możemy tutaj mieć moc pod kontrolą i to moc nie byle jaką, ponieważ ta opona jest montowana fabrycznie do takich modeli w takich markach jak na przykład Maserati, Ferrari, Porsche czy też Tesla, więc no, daje sobie radę. Ta opona, według tego co producent twierdzi, ma też tutaj tłumić drgania, prawdopodobnie tutaj za sprawą wzmocnionego czoła bieżnika opony oraz nanotechnologii. Opona może redukować wstrząs, dzięki temu też będzie bardziej komfortowa na co dzień. No i żeby tutaj powiedzmy tak jej za bardzo nie słodzić, potrzebuje ona, jakby, może nie, działa lepiej, jeżeli jest rozgrzana, więc może to stanowić mały problem dla osób jeżdżących w chłodniejsze dni na mokrej nawierzchni. Ma też wyższe, większe opory toczenia, natomiast dzięki temu jest taka przyczepna i będzie się nam bardzo dobrze prowadziła. I tak, dla osób, które potrzebują nieco więcej, częściej może jeżdżą na tory, jest model Potenza Race, który właśnie Wam zaprezentujemy. I tak, jeżeli chodzi o model Potenza Race, mamy tutaj zdecydowanie większą powierzchnię styku opony z nawierzchnią, względem tutaj opony Potenza Sport. To sprawia, że opona Bridgestone Potenza Race będzie lepiej zachowała się na suchej nawierzchni, natomiast no, kosztem zachowania na mokrej, więc jest to opona raczej z nastawieniem na tor. Natomiast opona semi-slick, więc będzie się, można też na niej jeździć normalnie na drogach. To, co te opony wyróżnia, tak Bridgestone na Potenze, jak i Potenze Sport i Potenze Race, to są tutaj wyodrębnienia na boku opony. Widzimy tutaj wyodrębniony napis Potenza i Bridgestone, tak w jednym, jak i w drugim przypadku, to od razu pokazuje, jakby na jakiej oponie jeździmy, tak? Duże ranty ochronne tych opon, też je tutaj wyróżniają, będą chronić nasze felgi przed ewentualnymi otarciami. I jeżeli chodzi o oponę Potenza Race, za sprawą dodatku krzemionki, żywicy oraz też nano wzmocnień, na tej oponie dzięki temu przejedziemy więcej okrążeń, powiedzmy, na torze. Więc może to być bardzo ciekawa propozycja. Z tego co widzę, tutaj wszystkie te opony są wyprodukowane w Polsce, to taka ciekawostka. I na tą chwilę to tyle, jeżeli chodzi o opony letnie. Przejdziemy sobie teraz do wersji całorocznej, czyli opony, która może jeździć tak latem, jak i zimą. Na stół wjechała opona całoroczna Bridgestone Turanza All Season 6. Na pierwszy rzut oka widzimy, że bieżnik jest, można powiedzieć, bliźniaczo podobny do opony Cross Climate drugiej generacji od Michelin. Natomiast tamten bieżnik się sprawdzał, więc jakby nie ma się czemu dziwić. Opona Bridgestone'a została zaprojektowana razem z, we współpracy z 1000 kierowców z Europy, którzy jakby dając swój feedback, jakieś tam instrukcje, zostały tutaj połączone najważniejsze aspekty, na którym właśnie kierowcom zależy. Do tego mamy tutaj technologię Enlighten, czyli tą dedykowaną do samochodów elektrycznych. Dzięki niej ta opona może, czy tam robi, o 20% większe przebiegi niż poprzedni model, czyli Bridgestone Weather Control A005 Evo. No i wracając tutaj do zachowania, przemilczę, że tutaj ta opona w testach zajęła najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o zachowanie na mokrej nawierzchni, czy też odporność na aquaplaning. I w zasadzie mogło się tak stać z tego względu, że mamy tutaj otwarty środek, który tutaj sprawia, że jest jakby miejsce na wodę. Do tego bardzo prosta droga wody na zewnątrz oraz to nacięcie tutaj przy barkach opony. Ma to wszystko powiększać objętość kanalików, tak żeby jak najwięcej wody się mogło zmieścić, żeby opona jak najlepiej sobie radziła i miała jak najlepszą odporność właśnie na to zjawisko aquaplaningu. Do tego te nacięcia boczne
mają też nam dawać sztywność i to jest coś, jak było w oponie Turanza 6, czyli te takie nacięcia schodkowe. Tu też mamy dodatkową krawędź, która ma nam blokować te boczne uślizgi opony. Dodatkowo za sztywność odpowiadają tutaj akurat w tym przypadku lamele 2D, natomiast mają one tam w środku taki mechanizm blokujący się, tak żeby opona była sztywna, ale żeby mogła tutaj, czy to też jakieś małe cząsteczki wody gromadzić, czy też śnieg. Do tego za sztywność jeszcze odpowiadają fazowane nacięcia, sprawiające, że opona ma lepszy odcisk gumy na powierzchnię, po której będzie jechała. Kolejnym tutaj aspektem jest śnieg. Tu też, z racji tego, że nie każdy wierzy w testy, nie powiem, że opona jakby zaraz po Michelinie, nieznacznie, będąc gorsza, miała najlepsze zachowanie na suchej nawierzchni i na śniegu. To za sprawą właśnie temu wzoru bieżnika. Oraz też tutaj za przyczepność na śniegu. Oprócz tego, że jest tutaj ten właśnie kierunkowy bieżnik, który sprawia, że opona będzie się bardzo dobrze w śnieg wgryzała, mamy tutaj takie dodatkowe kieszenie, jak możecie zobaczyć, z jednej i z drugiej strony bieżnika, które mają sprawiać, że ten śnieg będzie się tam zaczepiał, a więc będzie to potęgowało zjawisko adhezji, czyli przyklejania się śniegu o śnieg, tak żeby ta przyczepność była najlepsza. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o podstawę bieżnika, możecie zauważyć, że są tam takie jakby wypustki. To jest technologia, coś na zasadzie opon terenowych. Ta ma to za zadanie wyrzucać, czy to kamienie, czy też jakieś zaschnięte błoto. Natomiast tutaj ma za zadanie wyrzucać śnieg, kiedy już jedziemy po suchej nawierzchni i po prostu nie potrzebujemy tego śniegu, chcemy zrobić miejsce na odprowadzanie wody. Więc temu ta technologia ma nam tutaj posłużyć. Oczywiście opona ma homologację zimową, oczywiście jak to we wszystkich oponach, naszych oponach całorocznych, więc bardzo fajny produkt. Na pewno będzie miał tutaj rzeszę swoich, powiedzmy, wyznawców, teraz tego, że jest też tańsza niż opony Michelin, a bardzo podobnej, jeżeli nie lepszej jakości. No i w zasadzie na ten moment to tyle. Zachęcam Was bardzo do zakupów tych opon na stronie sklepopon.com. No i widzimy się następnym razem. Możecie też dać znać w komentarzach, czy już te opony próbowaliście, czy na nich jeździliście, a może dopiero chcecie się czymś, nad czymś zastanawiacie. Dajcie nam znać, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Do zobaczenia, na razie. Zastanawiam się, czy o czymś zapomniałem, ale chyba nie.